Zawodnicy Ełckiego Klubu Karate Kyokushin oraz MMA Team Ełk odbyli dziś nietypowy wspólny trening. A wszystko pod czujnym okiem mistrza w judo i MMA Antoniego Chmielewskiego. Chmielewski przyjechał do Ełku, by zmierzyć się z Brazylijczykiem Vitorem Nobregą podczas walki wieczoru na gali KSW Extra 2 President Cup. Znalazł jednak czas, by spotkać się z ełckimi wojownikami. Poprowadzenie tego treningu i spotkanie z innymi zawodnikami doskonale odpręża, a to bardzo ważne przed walką, powiedział Antoni Chmielewski. Nie walczymy jednym stylem, tylko wszyscy walczą wszystkimi stylami, każdy uczy się każdego po trochu. Także bardzo taki wszechstronny styl walki. Takie spotkanie, tak jak dzisiaj, troszkę mnie odstresowują, nie myślę o walce, także ucieszyłem się, że mogę uczestniczyć w takim spotkaniu. Trening z Antonim Chmielewskim był dla nas czymś nowym i bardzo ciekawym, mówił Łukasz Lemieszko z Ełckiego Klubu Karate Kyokushin. Trening był bardzo interesujący i ciekawy dla nas, tym bardziej, bo my na co dzień tego nie robimy w formie zabawy ewentualnie. No i tu chłopaki z MMA dali nam troszkę w kość, bo te klincze nam nie wychodziły za bardzo, ale myślę, że trzeba rzeczy nowych próbować, nawet jak nam się nie udaje trenować razem, jak jest okazja, no to tylko nas rozwija i pozwala poznawać nowe granice nasze. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w treningu z mistrzem, mówi Michał Winkler z MMA Team Ełk. Antoni jest bardzo wielką gwiazdą, cieszymy się, że mogliśmy spędzić ten trening razem z klubem karate z Ełku. Jest miła atmosfera była, naprawdę bardzo miła. Cieszymy się z tego bardzo, że mogliśmy takie przeżycie spędzić gdzieś tutaj razem. Nie było nic zaplanowane, tylko taka zabawa różna. Żeby jeden sport z drugim jakoś pogodzić.